No ale widocznie drzewo no nie dało rady, za mało wody. Jak się wydaje. O, tyle żeby spróbować. Ogólnie wszystkie jabłka w tym roku, lipa wyszła. Nie? Były, ale tak samo antonówka. Antonówka już poleciała z 2 tygodnie temu. Jabłka spadły, widzę jedno, wisi. Na drzewach. Na drzewie dojrzewały, nie? O. A to jest nietypowe, antonówki są twarde. I na drzewie raczej nie dojrzewają. Że nie są słodkie, nie? O. A tutaj jedno jabłko. Ale jakie duże, no takie, żeby ona miała, to tak, a nie, że nie wiem, 4-5 skrzynek, ale kurde, 3 razy takiego jabłuszka, nie? Dlatego ona była wiele razy obcinana i wszystko redukowałem, ale to beznadziejne odmiany są, nie? Nie to, co to kiedyś mieli. Jakieś dobre odmiany, jedno drzewo posadzili, to nie dość, że nie trzeba wilków ciąć, to jeszcze ma owoce, kurde, pyszne i duże, fajne, nie? A tutaj o, jakaś nowa, nowoczesna odmiana i kurde, ani tego upilnować, bo zobacz, co roku kurde, 100 wilków do obcięcia i jeszcze jabłka badziewne rodzi. W tym roku to w ogóle nie urodziło, no, za sucho może. No, po co przyszedłem? Na obiad. Które? Oto, robaczywe na pewno dobre. To jest jabłko. Nie wypał, kurde. Pszczółki delikatnie podróżują po wodę. Może jakiś pyłek. Wątpię, żeby jakikolwiek nektar gdzieś mogły zdobyć. Jest taka susza, wszystko schnie. Jedno jedyne jabłko, ale dobra. Nie ma więcej. Siemanko ludziska! O, markery do mnie idą, już wiem, także zadowolony jestem niezmiernie, ale z tym poczekamy, dzisiaj chyba jeszcze nie przyjdzie ta paczka. Proszę Państwa, zaznaczamy, jest już, kurczę, po południu chyba się zeszło, ale wysyłałem paczki i jeszcze się organizowałem trochę tego, tamtego i tak wyszło. Wtorek, 19, imieniny Januarego i Konstancji. Wszystkie dobre, wszystkim oglądającym i wspierającym. A propos wspierających, Elu, dziękuję serdecznie za wspieranie i za zakup miodu. Gdzie Elu odznaczymy? Elu, się zajmiemy w wolnej chwili tym, żeby ciebie gdzieś wpisać na pamiątkę. A teraz są sprawy takie, kurczę, ważniejsze, bym powiedział. Organizuję jedzenie na przyszłe dni i sobie pomyślałem, robię w parniku ziemniaki kurom, no to żeby wrzucić coś z kurczakiem, jakieś warzywa i będzie elegancko, myślę, nie? Bo przecież z parnika normalnie ziemniaki wcinam parowane. Troszeczkę wody tam do ziemniaków i to będzie, temperaturę dostanie i powinno się tutaj udusić, nie? Zakryjemy to w ten sposób, tutaj trochę wody dodałem, warzywa z ogrodu, wszystko w skórce, tylko umyte i trochę skórki ze słoniny wędzonej dla smaku, jakieś przyprawy do kurczaka, sól, wiadomo, ryżem posypane, troszeczkę wody wlane i tyle, nie? I połóweczka mała kurczaka, bo sobie na konsumpcję teraz, żeby jeść, to sobie właśnie tam chyba z 5 takich mniejszych było kurczaków albo coś, przy obieraniu im się po prostu coś się rozerwało i się nie nadawały po prostu dla ludzi ze względów estetycznych jedynie. No to sobie zostawiłem i będę wcinał takie małe, bo moje takie większe to są takie o gdzieś połówki, nie? Kurczaki. Ten pewnie ważył około 3200, one ogólnie ważą około 4. Dobra, mniejsza o to, proszę Państwa, zasłaniamy i idziemy parować w takim razie, nie? O. Albo nie, ja to zrobię w parniku, bo teraz to i tak mi się, kurde, rozwali. O.
Rodzi się taka pogoda. Fajna, bardzo przyjemna. Wczoraj był taki upał, a dzisiaj właśnie te chmurki, zachmurzenie, to jest super. Dlatego no, będziemy działać dzisiaj. Wolierę chcę robić, jeszcze w środku muszę zrobić. Tam zaczepiłem parę tych budek węgowych, jeszcze jedna jest do zaczepienia. Więc zaraz byśmy to zrobili. W międzyczasie, jak będzie się tutaj parowało. No i będziemy siatkować, nie? Żeby to tam było przygotowane jak najszybciej. Bo jak najszybciej chciałbym zobaczyć te papugi. W akcji. Action mnie interesuje. Czekaj, tutaj za dużo chyba tego będzie. Chociaż może wejdzie. Będę wyjmował później. Lejemy. O. I tyle wystarczy. Nie trzeba dużo. O. Nie, perełka wystarczy? Pewnie, że wystarczy. O, tutaj jakieś kurde zgniły. O. Chodzi o to, żeby pokrywą go nie ścisnąć, nie? O. No mi się wydaje, że może i wejdzie. Dzięki wszystkim za wyrazy współczucia z powodu utraty kręgosłupa. W kręgosłupie czucia. O. Nie jest już źle. Po prostu pierwsza doba tak jakby była tragiczna, a później już coraz lepiej. Czuję, coś tam się dzieje, coś tam jest, ale to nie jest ból. Po prostu się chyba goi. Dobra. No, widzę, że jeden tylko w komentarzach tam chłop się zna na leczeniu. Kurde. Okład cycuszków, najlepiej młode. O. To by mogło pomóc. Ale no co zrobisz? Tak więc zapraszam do kontaktu. Mój biznesowy. Kurde. Za perełka tak się oparłaś. E? Zimna raciczka. O. Chcecie kuraka? Mała? Na mleko? Kurde, duże to. No. Trzeba wywalić zimnaków trochę. Nie jeden się przerazi, w jakich to warunkach wszystko się odbywa, ty farmerze chory. Co ty? Wszystko jest w bardzo dobrych warunkach. Deszcz. Nic nie mam na zewnątrz, nic chyba. Dobra. Deszczyk. Kurde. Się nie spodziewałem. Wczoraj się spodziewałem, to nie było. Się namyśliło i dzisiaj przyszło. Bardzo dobrze. Deszczyk kojący. O, no już chyba wejdzie. To królikom oddam i tyle. O. Będzie dobrze. O tak o. Wpisujemy ele. Nie będzie tu. O, o tak o. Ela. O. Poprawimy, ale to później markerami. Niech będzie, jak jest na razie, Elu. Może będziemy mieli szansę jeszcze, co? Porozmawiać, poodznaczać. Zobaczymy. Niech będzie, jak jest, bo ja zepsuję to. No tymi, kurde, sprayami źle tak wychodzi, no ale markerów jeszcze nie mam. Będą markery, będziemy poprawiać. Dobrze. Syfek zostaje, nie ruszamy. Trzeba przygotować tego. Syropu. Tak, później się weźmiemy dopiero za wolierę. Syrop jest ważny. Goni jesień. A pszczoły muszą zrobić zapas, odparować to, nie? Przetworzyć, więc to nie może czekać zbytnio. Robimy. Tak więc, droga Elu, dziękuję pięknie za to, że zechciałaś zrobić małe zakupy. Małe co nieco. Cię zaopatrzyć w małe co nieco od farmerka. I zapraszam.
innych, którzy by chcieli, osoby, które by chciały wziąć, skosztować tych miodów, które tutaj produkujemy w farmerskiej pasiece. O, oczywiście pszczółki w sezonie zbierają to, co w polu, a tutaj cukier to już zimowe karmienie jest, więc kto nie wie, to niech nie myśli. Po prostu trzeba je dożywić, no bo jak się wybiera, no to trzeba i dać, oddać, no, coś za coś. A później już na wiosnę się staramy, żeby było wszystko czysto w ulu, nie było żadnego cukru do wybierania, nie? Że tam już są ramki, które one świeży miód, nakrop znoszą, składują i z tego mamy świeży miodek wiosenny i później inne pożytki letnie. Dobra, 10-13 na wiadro tam. No, tak więc zapraszam, bo w zimę, znaczy jeszcze pewnie będą, ale to może być tak, że raptem kilka osób kupi więcej, bo no, ludzie kupują po 10 słoików, po nie wiem, 8, po 5, więc no wystarczy, że później w zimę, podejrzewam, że jak w takim tempie będą znikały te miody, co teraz, znaczy co od początku właściwie, no, przez ten cały sezon i teraz, no to ja myślę, że do nowego roku się rozprawimy z miodami. Oczywiście zostawię jakieś kolekcjonerskie sztuki dla naprawdę zdesperowanych, ale to już będzie wtedy no za grube wsparcie, tak jakby dla osób wybitnie zasłużonych zrobię kolekcję miodów. To 13 dałeś, tak? Tak, dobrze. Tutaj 7 i 6. Dobrze. No i dobrze, proszę Państwa, to tak o. Foliera jeszcze nie skończona, ale zacząłem. Góra została sama z tej strony i z tamtej strony. Trochę docinki i zabawy, ale to jutro ogarnę i będzie trzeba połapać drucikami, nie? Wszędzie porobić. I będzie woliera zabezpieczona. Później już tylko wystrój wnętrza i wpuszczamy papugi, więc jutro być może to się uda już, nie? O, a już teraz, a już dziś idziemy, kurde, po szamę. Czy mi to wyszło, czy nie wyszło? Musiało wyjść. Co by nie wyszło, to zjem to, kurde, ja dzisiaj nic nie jadłem. Tyle co tam, nie wiem, z dwie gruszki i łyżkę miodu. Kurwa. Ciężki żywot farmera. O. Tutaj ziemniaki zaraz sypniemy dla kurek, a dla nas, proszę Państwa, gorące. 3 godziny, kurczę. Której? O 14 jakoś wsadziłem, jest 17. Dobrze, wyjmiemy to i robimy paszę dla kur, a to do domu sobie zjem w zaciszu domowym, proszę Państwa. O, ała, ale gorące. Nie no, to na 100%, kapnęło mi na ten, to kurde się uparzyłem. To na 100% przeszło, jest dobre. Proszę Państwa, możemy to odkryć, zobaczymy. Ale to nie tu, bo zaparowała kamerka pewnie. Trzeba to zdjąć. Może zupę będziemy mieli, ja tam ryżem posypałem, to może będzie, kurde, zupa. Zobacz. A człowieku, zobacz. Nie no, to tutaj lepiej nie trzeba. Zobacz. O, jaki zapach fajny. O kurde. Ulala. Ulala, panie. To tu trzeba zdjęcie robić. Tu trzeba robić zdjęcie. Niestety w takich brzydkich warunkach. Ale no zobaczcie. O, nie ruszaj, zrób zdjęcie najpierw. No nic, proszę Państwa. Ja tu będę testował w domu. Także chyba na jutrzejszym odcinku wezmę i ten. I powiem, opowiem. Kurde, tu jest szama na 5 dni. O, marchewka. Dobra, nie jest, bo gorące. Idę robić jedzenie dla kur. Widzieliście, że się da? Się da. Proszę Państwa, będziemy chyba tak robić. Trochę warzyw wszystkiego, nasypać troszeczkę przyprawy, mięcho. I kurde, masz jedzonko. Normalnie się nie spodziewałem, że tak dobrze wyjdzie. Znaczy wygląda dobrze, a może kurde, będzie przesoliłeś pewnie. Nie.
bardzo dobre jedzonko. Twoja żona to już tam wiszczy pewnie przy tobie. Przy tobie to z głodu umrze. Kurde. Opa. A, dobrze wygląda. I pachnie elegancko, chyba tym kurczakiem pieczonym. Czy tam duszonym. Ciekawe, czy to będzie się lęgło jeszcze przed zimą, czy nie? Jak myślicie? Jeszcze jutro dużą budkę dostawimy tu, na sam początek dnia. O, to ma.